jestem Klawia z kanału No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć działania na pierwiastkach. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zadanie pierwsze, strona 47, treść zadania oblicz. Jak mamy zapisane w taki sposób pierwiastek, tutaj mamy dwójeczkę, tutaj aby nam się to wykreślało. Zapisujemy dziesiątkę. W taki sposób również nam się to wykreśla, mamy trzynastkę. Jeśli zrobimy pod pierwiastkiem 5 razy 5 to 25, czyli dalej nam to daje piątkę. Tak samo tutaj, tutaj i tutaj. Dokładnie to samo tyczy się ułamków. I teraz tak. Jeśli mam potęgę trzecią i tutaj minusa, to piszemy tego minusa. Jeżeli mamy zapisane to w ten sposób, to ta dwójka działa nam na minusa, czyli tu mamy plus, tutaj minus, minus razy plus daje minus, czyli minus 4. No i już. Zadanie drugie, strona 47, to jest zadanie oblicz. Przepisujemy czwórkę. Tutaj pierwiastek nam znika. Mnożymy 12. Teraz ta dwójka tyczy się już tej dwójki, czyli mamy 4 razy 2, 8. Pierwiastków nie ma. 7 razy 3, 21. Najpierw mnożymy sobie to. 10 razy 3, 30. 4 razy 5, 25, 225, czyli 4 piąte. Teraz tutaj. 4 dziewiąte razy 6. I dzielimy na 3. 3, 2, 8 trzecich, czyli 2 i 2 trzecie. Minusa nie mamy, 0,1 do drugiej, razy 10, czyli mamy 0,1. Teraz tutaj minus 6 razy 15, minus 90. No i już. Zadanie trzecie, strona 47, treść zadania oblicz. Trójka tyczy nam się jednej i drugiej, 1 do trzeciej to 1, 2 do trzeciej to 8. Razy, tego nie ma, 12. Skracamy sobie na 4, 2, 3, czyli mamy 3 drugie, 1 i 1 druga. Minusik, 2 do trzeciej to 8, razy, to nam się usuwa, 1 czwarta. Dzielimy na 4, 1, 2, czyli minus 2. Teraz tutaj. Minus nam zostaje, 1000 razy, to nam się usuwa, jak 1, czyli nie mamy już minusa, 100. Teraz tak, ta dwójka tyczy nam się tylko i wyłącznie znaków, znaku nie ma, czyli też nic nie zmienia. 3 razy 2 to 6, razy 7. 42. Teraz tutaj. Ta dwójeczka nam już zmienia znak, czyli to mamy na plusie, ale to mamy na minusie, czyli liczba tak będzie na minusie. 5 razy 4 to 20, razy 6, minus 120. Teraz tutaj. Dwójka zmienia nam w tym znak na plus i w tym, ale tu mamy minusa, czyli minus. 49 razy 2 minus 98. No i już. Zadanie piąte, strona 47. Usuń nie wiem jedną z mianownika i oszacuj podane liczby. Przyjmij, że pierwiastek z 2 to około 1,4, a pierwiastek z 3 około 1,7. Mnożymy razy pierwiastek i usuwamy niewymierność. A tutaj nam znika. Mamy dwa pierwiastki z dwóch, czyli to jest około 2 razy 1,4, 2,8.
Teraz tu. 6 pierwiastków z 3. Tutaj mamy trójeczkę. 1, 2. Czyli mamy 2 pierwiastki z 3. Czyli 2 razy 1,7. 3,4. Mamy 3 razy 2. 6. 1. 3. Czyli mamy pierwiastek z 2 dzielone na 3. To około 5 to około 0,34. No i już. Zadanie 6, strona 47, to jest zadanie rozwiąż równania. Dzielimy sobie na liczbę, jaką mamy przy x. Jak to dzielimy, to znika. I mamy niewymierność w mianowniku, czyli mnożymy sobie, usuwamy tym tą niewymierność mianownika. Górę mnożymy. Jeżeli mnożymy pierwiastek razy pierwiastek o tej samej liczbie pod pierwiastkiem, to przepisujemy tą liczbę. Skracamy. Jedynki nie piszemy. Pierwiastek z trzech. Dzielimy na liczbę przy x. Trzeba zauważyć, że między tym mamy mnożenie, czyli możemy sobie wziąć od razu 5 pierwiastków z 2. Czyli to nam zostaje x. Mamy pierwiastek, czyli usuwamy niewymierność. Czyli mamy 5 razy 2, bo nam pierwiastek znika. 10. Skracamy na 2. I przepisujemy. Dwójkę mamy w dzieleniu, czyli mnożymy, a mamy odwrotność, czyli to nam się tutaj skróci. 9 razy 2, 18. Teraz już możemy podzielić pierwiastek. Usuwamy niewymierność. Czyli mamy na dole 3, skracamy na 3, 1, 6, czyli 6 pierwiastków z 3. Dzielimy. I teraz tak. Działam pod pierwiastkiem, czyli i mamy na 6, tutaj to zapiszemy. Szukamy takiej liczby, z której możemy coś wyjąć, razy jakąś liczbę, z której nie damy rady czegoś wyjąć, która daje nam 18, czyli 9 razy 2. Czyli z tego wyjmujemy trójkę. Pierwiastki z 2. Wracamy. Jedna druga. Czyli jedna druga pierwiastka z 2. No i już. Zadanie 7, strona 47, to jest zadania oblicz. Podpunkt A i B rozwiążemy sobie dwoma różnymi sposobami, żebyście sobie wybrali sposób lepszy dla Was. Najpierw z wydzieleniem. Tu mamy taką niewidzialną dwójeczkę, przez którą wykreślamy cały pierwiastek. 4 dzielę na 2, to 2. Pierwiastka już nie ma. 7 do drugiej to 49. Teraz metodą sumowania. Bierzemy sobie pierwiastek. Tutaj mamy tą dwójkę.
Czyli 2 do drugiej razy 2 do drugiej razy 2 do drugiej. 2 dodać 2 to 4, dodać 2 to nasza potęga szóstka. To nam się wykreśla z tym, to z tym i to z tym. Czyli mamy 2 razy 2 razy 2 bez pierwiastka. 2 do trzeciej. Czyli 8. Tutaj sobie zrobimy też z dzieleniem. To nam się cała wykreśla. 9 dzielone na 3 to 3. Mamy 4 do trzeciej. Czyli 64. Tutaj możemy zrobić tą metodą. Mamy 12 do trzeciej razy 12 do trzeciej. Czyli sobie wykreślamy tak i tak. Czyli mamy 12 razy 12, czyli 144. Tutaj mamy dwójkę, więc skrócić się nie da. Zapisujemy jako 100 do drugiej razy 100. Tutaj mamy 2. Jak jest sama liczba, to jest potęga 1, czyli mamy do trzeciej. To nam się wykreśla, czyli mamy 100. Tutaj nie da się nam wykreślić, czyli mamy pierwiastek za 100. To 10, czyli 1000. Teraz tutaj. Tu mamy tą dwójkę, czyli wykreślamy cały pierwiastek. 6 dzielone na 2 to 3. Czyli mamy 3 do trzeciej. To 27. Teraz tutaj. Wykreślamy cały pierwiastek. 9 na 3 to 3. Mamy 2 do trzeciej. 8. Tutaj mamy tą dwójkę. Cały pierwiastek. 2. 5 do drugiej to 25. Potęgę mamy parzystą, czyli minus znika. Dwójka. Cały pierwiastek. 6 na 2 to 3. Czyli mamy 3 do trzeciej, 27. Teraz tutaj. Po całe wykreślamy 15 na 3 to 5. Mamy 2 do piątej, czyli 32. No i już. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że zadania Wam się do czegoś przydadzą. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, udostępniajcie dalej swoim znajomym i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!